Strażnicy zajęci rozmową nie zauważyli, gdy więzień numer 845, krążący dotychczas wzdłuż ogrodzenia obozu specjalnego KGB na Syberii, usiadł nagle na ziemi. Zdarzało się to często w czasie spacerów i nie było powodu do większego zainteresowania. Dopiero po kilkunastu minutach, gdy kończył się czas spaceru, a więzień nie odpowiadał na wezwania, podeszli do niego. Zauważyli, że siedzi w kałuży krwi, która płynęła z żył otwartych w nadgarstkach. Rozerwał żyły o druty kolczaste. Było już za późno, żeby go uratować. Nikt nie znał jego nazwiska. Dla władz obozowych był po prostu więźniem numer 845. Nikt nie uwierzyłby, że nazywał się Oleg Pienkowski. Kilka miesięcy wcześniej został skazany na karę śmierci za zdradę Związku Radzieckiego. Wkrótce Prawda i inne gazety sowieckie opublikowały informację, że wyrok wykonano. Oleg Pienkowski, człowiek, który wpłynął na bieg spraw świata, popełnił samobójstwo w specjalnym obozie na Syberii. Cała sprawa zaczęła się kilka lat wcześniej w innym państwie i na innym kontynencie. W 1955 roku zwolniono z więzienia na Kubie po odbyciu dwuletniej kary młodego adwokata Fidela Castro. Był skazany za zorganizowanie i dowodzenie zbrojnym oddziałem, który 26 lipca 1953 roku dokonał ataku na koszary wojskowe Moncada. Młodzi ludzie chcieli porwać za sobą społeczeństwo, aby obalić krwawego i skorumpowanego dyktatora Fulgencio Batistę. Ponieśli klęskę. Musiało tak się stać, gdyż nie mieli doświadczenia i przygotowania. 26-letni przywódca buntowników, Fidel Castro, pochodzący z bogatej i starej kubańskiej rodziny, absolwent Wydziału Prawa, został schwytany. Jednakże Batista nie odważył się zabić go. Młody adwokat został skazany na karę więzienia. Tak zaczynała się jego wielka kariera. Po wyjściu z więzienia Castro musiał wyjechać z Kuby i udał się do Meksyku. Zrozumiał już, że bez pomocy z zewnątrz nie uda mu się zorganizować i wyposażyć oddziału na tyle silnego, aby podjąć równorzędną walkę z liczną i dobrze zorganizowaną armią Batisty. Castro, marksista, uznał za rzecz całkowicie naturalną udanie się o pomoc do ambasady radzieckiej. Tam spotkał młodego urzędnika, Nikołaja Leonowa. Castro nie wiedział oczywiście, że jest to pracownik KGB. Przedstawił mu swoją wizję i plany obalenia Batisty i poprosił o pomoc. Leonow uznał plany Castro za wręcz dziecinne, niezborne, mało realne, ale spodobała mu się ta ekspresja, siła, przekonanie młodego człowieka gotowego walczyć z dyktaturą. Przekazał prośbę Castro do Moskwy, ale Moskwa oczywiście odrzuciła możliwość zaopatrzenia Castro i jego partyzantów w broń i pieniądze. Mimo to Leonow pozostał najbliższym przyjacielem Fidela Castro. W 1956 roku Castro z grupą straceńców powrócił na Kubę. Tuż po wylądowaniu wpadli w zasadzkę. Zginęło 11 żołnierzy z pierwszego oddziału. Castro uratował się i przystąpił do organizowania partyzantki. Zaszyli się wysoko w górach Sierra Maestra i stamtąd atakowali.
Oddział rozrastał się bardzo szybko, gdyż nienawiść do dyktatora odpowiedzialnego za terror i niewyobrażalną nędzę narodu była ogromna. Ta nienawiść kierowała w góry zdesperowanych mężczyzn, którzy nie widzieli innej drogi poprawienia losu, jak tylko walczyć przeciwko temu człowiekowi. Fulgencio Batiście. Kto im dawał broń? Związek Radziecki zapewne nie, gdyż nie wierzył w to, że grupa zapaleńców może obalić Batistę. A jednak w 1959 roku liczebność oddziałów Castro przekroczyła 5000 żołnierzy, gdy w tym czasie liczebność wojsk Batisty malała w wyniku masowych dezercji. Pierwszego stycznia 1959 roku wojska powstańcze wkroczyły do Hawany. Batista uciekł z Kuby. Fidel Castro bardzo szybko przejął pełnię władzy w swoje ręce. Już w lutym 1959 roku stanął na czele rządu. Przejął po Batiście nie tylko ogrom nędzy, ale także ogromny kapitał. Plantacje trzciny cukrowej i cały przemysł cukrowniczy. Kuba pod względem produkcji cukru zajmowała trzecie miejsce na świecie. Na tej małej wyspie były ogromne złoża niklu, stanowiące 1/10 światowych zasobów. Ponadto złoto, srebro, chrom, kobalt. Jednakże największym bogactwem Kuby była turystyka, przynosząca właścicielom hoteli, kasyn, restauracji i domów publicznych milionowe zyski. Castro niemalże natychmiast po dojściu do władzy zlikwidował rozrywkowy przemysł i znacjonalizował dużą część zakładów przemysłowych. Zdawał sobie sprawę, że wcześniej czy później dojdzie do zatargu ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego skierował się w stronę innego protektora, Związku Radzieckiego. Przełom nastąpił na początku 1960 roku. Wtedy na Kubę przybyła delegacja z pierwszym wicepremierem Anastasem Mikojanem. On zaoferował pożyczkę w wysokości 100 milionów dolarów i zakup 5 milionów ton kubańskiego cukru. Castro poczuł się silny pod radziecką protekcją. Natychmiast oskarżył CIA o zorganizowanie sabotażu, co było zgodne z prawdą. Nakazał znacjonalizowanie amerykańskiego koncernu Texaco. W sierpniu ogłosił nacjonalizację wszystkich przedsiębiorstw amerykańskich. Amerykańscy specjaliści zaczęli opuszczać Kubę. Nie martwiło to Castro, gdyż wiedział, że ich miejsce mają zająć Rosjanie. W tym czasie Fidel Castro miał za sobą ogromne poparcie społeczne. Ale Waszyngton reagował nerwowo. 3 stycznia 1961 roku, w ostatnim tygodniu swojej prezydentury, Dwight Eisenhower zerwał stosunki dyplomatyczne z Kubą. Wprowadził całkowite embargo na eksport do tego państwa i zakazał importu kubańskiego cukru. To były decyzje bardzo dotkliwe dla gospodarki kubańskiej. Wyspa bez reszty zależała od cukru. Castro nie miał innego wyjścia. Musiał wpaść w szeroko rozwarte ramiona Moskwy. Na wiosnę 1961 roku wywiad brytyjski MI6 zwerbował agenta o bezcennej wprost wartości. Pułkownik Oleg Pienkowski, wysoki oficer wywiadu wojskowego GRU, oddelegowany do pracy w Komitecie Nauki i Techniki. Ale to nie miało szczególnego znaczenia. Najważniejsze było to, że w moskiewskim mieszkaniu Pienkowskiego bywali Iwan Sierow, generał Iwan Sierow, dowódca KGB, szef KGB. Również marszałek Siergiej Warontsew, dowódca wojsk rakietowych i artylerii lądowej. Ci ludzie przekazywali Pienkowskiemu informacje o ogromnej wadze. Nie wiedzą oczywiście, że jest on szpiegiem. A Pienkowski informował o tym Brytyjczyków i za pośrednictwem Brytyjczyków Amerykanów. Niewiele wiemy o technice pracy Pienkowskiego. Na pewno odbierał instrukcje z Londynu za pomocą radia, zwykłego odbiornika radiowego, słuchając audycji BBC. W tych audycjach były ukryte informacje, zakodowane informacje. Swoje informacje wysyłał za pomocą radiostacji, którą trzymał w skrytce w swoim moskiewskim mieszkaniu.
Ale były oczywiście sytuacje, w których Pienkowski musiał przekazać materiały szpiegowskie. Wiadomo, że w ciągu 16 miesięcy swojej działalności wykonał 5,5 tysiąca zdjęć tajnych dokumentów, wykonał je przy pomocy miniaturowego aparatu Minox. I mikrofilmy musiał wręczyć ludziom z ambasady brytyjskiej, którzy opiekowali się nim. I wtedy spotykał się z nimi osobiście, bezpośrednio, co miało szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji. Jakie informacje przekazywał Pienkowski? Informował o liczbie rakiet balistycznych, ich rozmieszczeniu, procedurze odpalania, o celności, zasięgu, a nawet o wadach ujawnionych w czasie próbnych odpaleń tych rakiet. W nuklearnym wyścigu początkowo prowadził Związek Radziecki, który pierwszy w sierpniu 1957 roku przeprowadził udaną próbę z rakietą balistyczną. Jednakże w 1960 roku radziecka przewaga zaczęła się chwiać. 1 stycznia w Stanach Zjednoczonych rozpoczął służbę pierwszy nuklearny okręt podwodny, który mógł wystrzeliwać rakiety spod wody. 24 maja 1960 roku w USA wystrzelono satelitę Midas, wykrywającego odpalenie rakiet międzykontynentalnych. Od tego momentu Stany Zjednoczone mogły odpowiedzieć uderzeniem jądrowym na pierwszy sygnał o odpaleniu radzieckich rakiet. W tym samym roku w bazie w Teksasie wybudowano pierwszy silos międzykontynentalnej rakiety balistycznej nowej generacji Minuteman. Rosjanie poczuli się zagrożeni. Tym bardziej, że Amerykanie zainstalowali rakiety bliskiego zasięgu w Turcji i przekazali rakiety z głowicami nuklearnymi Wielkiej Brytanii. Pienkowski długo umykał uwadze agentów kontrwywiadu. Jednakże pewnego dnia do domu, mieszczącego się kilkadziesiąt metrów od domu, w którym było mieszkanie Pienkowskiego, wprowadzili się agenci kontrwywiadu. Wyrzucili lokatorów i w opustoszałym widać było doskonale cały pokój Pienkowskiego. Zaczęli robić mu zdjęcia. Dlaczego Pienkowski zwrócił na siebie uwagę kontrwywiadu? Popełnił kilka kardynalnych błędów. Przede wszystkim nie zwrócił uwagi na to, że od 1960 roku wszystkie ambasady państw zachodnich znalazły się pod ścisłą obserwacją kontrwywiadu. Agenci obserwujący ambasadę brytyjską zwrócili nagle uwagę, że wyszła z niej pani Janet Chisholm, żona dyplomaty, i poszła na spacer po Moskwie. W pewnym momencie na krótko spotkała się z Rosjaninem. Nie zauważyli, nie stwierdzili, nie zidentyfikowali, kim był ten Rosjanin. Na szczęście dla Pienkowskiego to był on. A pani Janet Chisholm była żoną oficera wywiadu brytyjskiego, oficera nadzorującego pracę Pienkowskiego. Wkrótce potem Pienkowski popełnił następny błąd. Zlekceważył polecenie raportowania o każdej wizycie w zachodniej ambasadzie. Bywał często w ambasadzie brytyjskiej i nikogo o tym nie informował. To bardzo zdenerwowało szefa kontrwywiadu, generała Gribanowa, który wysłał list z zażaleniem do szefa Pienkowskiego. Szef Pienkowskiego nie miał zamiaru zajmować się takimi drobiazgami, napisał parę zdań, odesłał do Gribanowa. Gribanow poczuł się urażony i właśnie dlatego kazał zamontować aparat i kazał śledzić Pienkowskiego. Nie miał jeszcze żadnych podejrzeń. Po prostu chciał zrobić na złość ludziom z wywiadu wojskowego GRU. Stosunki amerykańsko-kubańskie sięgnęły dna. Nowy prezydent John Kennedy zdawał sobie sprawę, że próba interwencji zbrojnej na Kubę może doprowadzić do gwałtownego zaognienia sytuacji ze Związkiem Radzieckim oraz państwami Trzeciego Świata. Prawdopodobnie nie wiedział, że Centralna Agencja Wywiadowcza postanowiła na własną rękę rozwiązać ten problem, wysyłając na Kubę wojska sformowane z uchodźców kubańskich. 17 kwietnia 1961 roku nad brzegami Zatoki Świni, w odległości 145 km od Hawany, rozgorzała bitwa. Wylądowało tam 1,5 tysiąca żołnierzy wyszkolonych i wyekwipowanych przez CIA. Jednakże Amerykanie nie uwzględnili, że w ciągu 2 lat, jakie minęły od rewolucji, Castro przy pomocy radzieckich doradców stworzył bardzo sprawny system obrony,
i miał za sobą ogromną większość społeczeństwa. Kuba kwitła dzięki radzieckim pożyczkom i zakupom cukru. Ludzie dostali mieszkania, chleb, bezpłatną służbę zdrowia i szkolnictwo. Kochali Fidela Castro. Inwazja w Zatoce Świń zakończyła się absolutnym fiaskiem. Z 1500 żołnierzy, którzy wylądowali na plaży, 1100 dostało się do niewoli. Prezydent Kennedy, choć niewiele wiedział o całej hecy, honorowo wziął na siebie winę za działanie swoich służb. Na Chruszczowie zrobiło to jak najgorsze wrażenie. Uznał, że Kennedy to mięczak. Agenci kontrwywiadu, którzy robili Pienkowskiemu zdjęcia za pomocą teleobiektywu oraz eksperci, którzy analizowali te zdjęcia, nie zauważyli nic szczególnego, nic podejrzanego w zachowaniu oficera GRU. Jednakże generał Gribanow kazał kontynuować inwigilację. Dlaczego? Być może przesądził o tym instynkt łapacza, który podpowiadał mu, że coś z tym Pienkowskim jest nie tak. Może otrzymał poufne informacje. Ponieważ pamiętajmy, że na początku lat 60. wywiady wielu państw zachodnich były naszpikowane agentami sowieckimi jak keks rodzynkami. Gribanow kazał kontynuować obserwacje Pienkowskiego. I w mieszkaniu po drugiej stronie uliczki w dalszym ciągu pracowali agenci kontrwywiadu. Z baz na Florydzie startowały samoloty z kamerami. Najbardziej skuteczne okazały się misje samolotów U-2. Co prawda w 1960 roku jeden z tych samolotów został zestrzelony nad Związkiem Radzieckim, ale Kuba nie miała rakiet, które mogłyby zagrozić wysoko szybującym samolotom szpiegowskim. Nie wiadomo, kiedy Amerykanie skierowali nad Kubę samoloty szpiegowskie U-2. Zapewne dokonywały one rutynowych lotów zwiadowczych. Jednakże we wrześniu i październiku 1962 roku liczba lotów uległa gwałtownemu zwiększeniu, a eksperci, którzy w ośrodku na Florydzie analizowali taśmy filmowe z bębnów kamer fotograficznych samolotów U-2, mieli pełne ręce roboty. Ta ożywiona aktywność wynikała zapewne z informacji wywiadu o nowych transportach broni docierających na Kubę. Związek Radziecki nie taił, że zwiększył dostawy broni. 11 września agencja TASS opublikowała następujący komunikat. Jak wiadomo, na prośbę rządu kubańskiego wobec agresywnych planów kół imperialistycznych Związek Radziecki dostarcza na Kubę pewną ilość broni. We wrześniu uwaga ludzi analizujących zdjęcia skoncentrowała się na południowo-zachodnim wybrzeżu Kuby. Prawdopodobnie dlatego, że stamtąd docierały informacje o budowie drogi do dżungli i zamknięciu przez wojsko dość dużego obszaru. 15 października na lotnisku na Florydzie. Obsługa techniczna wyładowała kamery z samolotu, który zakończył rutynowy lot. Jeszcze nic nie zwiastowało sensacji. W Moskwie sieć dookoła Pienkowskiego zacieśniała się, a on nie wiedząc o tym popełniał następne błędy, śmiertelne błędy. We wrześniu 1962 roku spotkał się w pokoju hotelu Ukraina z biznesmenem brytyjskim Grevillem Winnie. We wszystkich radzieckich hotelach były aparaty podsłuchowe i oczywiście również w pokoju hotelu Ukraina pracowały mikrofony. Ale obydwaj panowie rozmawiali przy bardzo głośno włączonym radiu i szumie wody lecącej ze wszystkich kranów w łazience. Wydawałoby się, że ludzie, którzy zarejestrowali rozmowę Pienkowskiego z Winnym, nie będą mogli niczego odczytać. I rzeczywiście mieli ogromne kłopoty. Jednakże specjaliści, gdy zabrali się do tej taśmy, wyłowili z niej pojedyncze słowa, które wskazywały jednak jednoznacznie, że Pienkowski jest szpiegiem.
Analiza zdjęć dostarczonych 15 października wykazała, że w dżungli powstają dziwne budowle. Amerykańscy eksperci, wiedząc z doniesień Pieńkowskiego, jak budowane są radzieckie wyrzutnie, poznali, że na Kubie powstają bazy rakietowe. Proszę Państwa, to już tradycja Klubu Sensacji XX wieku. Zbieramy pieniądze na ratowanie najpiękniejszego okrętu świata, ORP Błyskawica. Ten okręt po 60 latach służby Polsce musi zostać poddany generalnemu remontowi. Marynarka wojenna nie może przeznaczyć tak wiele pieniędzy, jakich okręt ten wymaga. Uratujmy ten okręt. Nie oddawajmy naszej historii na złom. Sprawa to sensacyjna. W 1921 roku w Zamku Krzyżackim w Gniewie, w okolicach Gdańska, wybuchł pożar, który niemalże całkowicie strawił piękny zamek. Bez wątpienia był to umyślny akt podpalenia, gdyż pożar wybuchł w czterech miejscach, a sprzęt gaśniczy był niesprawny. Prawdopodobnie zamek został podpalony przez nacjonalistów niemieckich, którzy chcieli wykazać światu, że Polacy nie potrafią zarządzać, nie potrafią opiekować się zabytkami kultury, jakim był zamek w Gniewie. Od tego czasu, od 1921 roku, minęło 70 lat i zamek w Gniewie, przepiękny zabytek, za sprawą właściwie dwóch ludzi wraca do życia. W XIII wieku na ziemię gniewską ściągnęli krzyżacy wezwani przez księcia Sambora II. Postawili wspaniały zamek, ale za sprawą ich potomków do naszych czasów przetrwały tylko ruiny. Tak było do czasu, gdy dwaj ludzie wpadli na pomysł, że odbudują krzyżackie zamczysko. I jak postanowili, tak zrobili. Henryk Panner, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Jarosław Struczyński, radny miejski. Cały zamek jest już pod dachem. Wstawiono okna, działa ogrzewanie. Wiele pomieszczeń zostało całkowicie odrestaurowanych. Zamek żyje. Działa tu bractwo rycerskie, organizowane są turnieje rycerskie i kusznicze, występy zespołów muzyki dawnej, wielkie widowiska plenerowe odtwarzające wydarzenia z dziejów miasta. Taki jest gniewski zamek dzisiaj. Dwaj ludzie znaleźli pieniądze, sponsorów, zatrudnili bezrobotnych i budują w dalszym ciągu krzyżacki zamek. Nie będę apelował, aby wspierali ich Państwo finansowo. Wystarczy, że przyjedziecie do tego zamku. Obok jest bardzo wygodny hotel, a w samym zamku urządzono tanie pokoje noclegowe. Przy odrobinie dobrej woli można spotkać ducha któregoś z komturów. Chodzi sobie i nadziwić się nie może, jak to w jego zamku pięknie. Bo tak w tej Polsce, proszę komtura, jest, że jak się chce, to się wszystko da zrobić.